Kongestia. Zjawisko coraz bardziej powszechne, którego przejawy obserwuje się we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej i społecznej. Kongestia w transporcie i logistyce to chronicznie zwiększone natężenie ruchu środków transportu w stosunku do wykorzystywanej przepustowości infrastruktury. Kongestia nie jest zjawiskiem nowym, bowiem w starożytności już w miastach portowych, handlowych, targowych podejmowano próby jej ograniczania. Natomiast w drugiej dekadzie XXI wieku wraz ze wzrostem poziomu zmotoryzowania ludności, ze wzrostem mobilności transportowej ludności, ze wzrostem generalnie warunków gospodarowania i handlu, to zjawisko staje się coraz bardziej dotkliwe. Występuje ono na niektórych odcinkach sieci transportowej, na węzłach transportowych czy węzłach transportowych, również w pojazdach i obiektach, które są wykorzystywane przez pasażerów bądź ładunki. Przyczyny kongestii w sieci transportowej to przede wszystkim niedostateczna przepustowość obiektów infrastrukturalnych i to jest w zasadzie jakby kongestia o charakterze pierwotnym. Natomiast w krajach wysoko zmotoryzowanych ta kongestia nabiera charakteru wtórnego, bowiem kongestia z punktów transportowych, głównie ze skrzyżowań, rozlewa się na obszary bezpośrednio przyległe. Te miejsca określamy oczywiście wąskimi gardłami. Natomiast inne przyczyny kongestii to warunki atmosferyczne, które są bardzo istotne praktycznie we wszystkich gałęziach transportu, poza telekomunikacją, prawda? Również ograniczenia organizacyjne z tytułu wydarzeń, specjalnych wydarzeń sportowych, widowiskowych, targowych i innych. Kongestia jest trudna do przezwyciężenia ze względu na ograniczenia przestrzenne rozbudowy infrastruktury i lawinowe wręcz narastanie ruchu po modernizacji odcinków dotkniętych kongestią. Skutki kongestii. Znaczne zmniejszenie średniej prędkości ruchu pojazdów, długotrwałe zatory rozlewające się na sieci dojazdowe, wzrost kosztów eksploatacji pojazdów, straty dla użytkowników transportu, głównie czasu i konsekwencje ekonomiczne, no i oczywiście wzrost kosztów zewnętrznych z tytułu degradacji środowiska.